Czy jest pan za przyjęciem uchodźców do naszego kraju? Oczywiście tak. A dlaczego? No dlatego, że my kilkanaście lat temu też byliśmy w podobnej sytuacji, kiedy z Polski bardzo dużo ludzi wyjeżdżało i zostali przyjęci. I nie widzę powodu, aby było teraz inaczej. Teraz myślę, że powinniśmy ten dług wdzięczności wobec innych narodów oddać. No, trzeba pomagać tak ludziom w potrzebie, takie jestem zdanie. Tak, nam też pomogli, to my też pomagajmy. W miarę możliwości oczywiście. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie do domu, to przychodzi na moich warunkach, tak? Jeżeli ktoś zaczyna mi stawiać warunki, że ja przyjdę, ale ma być tak, tak, tak i tak, to absolutnie nie jestem za uchodźcami. Natomiast wiadomo, że ludziom trzeba pomóc. Tylko zastanówmy się, komu pomagamy, tak? Co to za ludzie są? Jeżeli to są młodzi ludzie, którzy tak zwanie uciekają przed wojną, no to nie do końca mi się to podoba, ponieważ ja mogę pomóc, uważam, że powinniśmy pomóc kobietom, powinniśmy pomóc dzieciom, starcom, ale nie młodym ludziom. Tak. Nie młodym ludziom, którzy powiedzmy, no mają wojnę, tak, oni uciekają, zostawiając tam swoje rodziny. Więc co to za uchodźca? Nie bardzo mi się to podoba. No. Na pewno częściowo tak, ale nie w takiej ilości, jaka w tej chwili do nas trafia. Tak, trzeba ludziom pomagać, ale my też chcemy żyć normalnie. O, może tak. Moim zdaniem warto pomagać wszystkim, skoro mają taką sytuację, to żeby pomagać. Ja bym przyjął tych ludzi. Ja się tego nie boję. Nie uważam, że będzie jakaś wojna, że w ogóle będzie jakiś to masakra i jakiś przewrót. Uważam, że oni nas zarażą swoją kulturą, a my ich swoją. Nas jest więcej i po prostu tak było od zawsze tak naprawdę, że te kultury się gdzieś tam ścierały. Jak oni tak chcą się na nas rzucić, no niech przyjdą. Ja bym ich przyjął. Nie jestem. A dlaczego nie? Ponieważ wydaje mi się, że i tak Małopolska pomaga obywatelom swoim i jeszcze w dodatku chce właśnie w taki sposób pomóc uchodźcom, chociaż nie pomaga i tak swoim obywatelom, więc wydaje mi się, że to zły pomysł. No pewnie, że tak, tylko pod warunkami, żeby to byli prawdziwi uchodźcy, a nie emigranci, bo chcą lepszego życia. Oczywiście. A dlaczego? Jeżeli potrzebują pomocy, więc ludzkie prawo i ludzki zwyczaj, żeby pomóc i przyjąć. A jeżeli podamy pomocną dłoń, to nie znaczy, że oni zostaną u nas na naszym garnuszku cały czas. Dajmy im możliwość zagospodarowania, że tak powiem, swojej osoby. Pozwólmy im się w jakimś kierunku rozwinąć, podjąć pracę, zająć się swoim hobbym. Jesteście za przyjęciem uchodźców do Polski? Nie. Zdecydowanie nie. A dlaczego nie? No bo generalnie rzecz biorąc jesteśmy za przynależnością narodową, lokalną i za generalnie autonomią kulturową. Jak najbardziej należy się integrować, ale nie aż tak intensywnie i agresywnie, jak to się obecnie dzieje. Ja jestem osobiście za przyjęciem uchodźców w naszym kraju na określonych warunkach i rzeczywiście uchodźców, a nie emigrantów, którzy przyjeżdżają do nas w celu znalezienia poprawy warunków ekonomicznych i znalezienia pracy. Ja podobnie uważam, że jakieś warunki powinny być precyzyjnie ustalone i wtedy można się tym zająć. Nie wszystko jedno, mogą przyjechać. A dlaczego nie? Jeżeli tam mają źle, dlaczego nie? Najpierw to ja jestem za tym, żeby sprowadzić Polaków ze wschodu. Dlatego, że naszych jest tam bardzo dużo, mają bardzo ciężką sytuację i raczej nie słyszałam, żeby rząd jakikolwiek nasz polski zainteresował się w ogóle tą sprawą. Jeżeli chodzi o uchodźców, osobiście jest mi bardzo żal, szkoda, bo przecież to tak samo ludzie. Ale no niestety inna kultura, religia i tu wcale się nie dziwię Polakom, że się boją. Dlaczego nie? Tak mają prawo żyć, jak i my szczęśliwie. Jestem z myślami, że taką z jednym dzieckiem to bym przyjęła rodzinę. Nawet. Jestem, bo jestem sama. Miałabym komu mieszkanie zostawić, może by się trafiłabym na taką rodzinę odpowiednio, żeby mną się zajęli do śmierci. Jednak oni mają też własny kraj i
To zależy jeszcze jakich uchodźców. Jeżeli uchodźców politycznych, nie. Jeżeli uchodźców, którzy naprawdę mają duże problemy, to tak. Ale to najlepiej rodziny z dziećmi, którzy na pewno nie będą sprawiali kłopotów w naszym kraju. Myślę, że tak, bo myśmy też uciekali wszyscy przecież. Myślę, że są jakieś sposoby na to. Nasi ludzie, którzy uciekali, mieli swoje miejsca, obozy, coś tam było przygotowane w Austrii. Moja siostra do Wiednia wyjechała w tamtych czasach. Na pewno byłby na to sposób jakiś. No, jak jest taki kataklizm jak wojna, no to też bym uciekała w jakieś bezpieczniejsze miejsce. No, że no jestem, ale na miarę naszych możliwości. O. Uważam, że państwa arabskie powinny w tej sprawie zrobić więcej i przyjąć ich na swoim terytorium. Z racji różnic, jakie występują, także jeżeli chodzi o sprawy religijne, jestem za przyjęciem uchodźców, którzy, proszę panią, wyznają katolicyzm, tak? Natomiast jeżeli chodzi o inne religie, to tutaj myślę, że państwa arabskie powinny więcej w tej mierze zrobić. Jeżeli przyjmować uchodźców, to na pewno nie z takim planem, jakim jest, czyli z żadnym planem. Jeżeli już to można ich przyjąć oczywiście w jakiejś formie, ale to ma być taka konkretna forma, czyli zapewnić im jakieś miejsca pracy, żeby nie przyjeżdżali na wszystko na gotowe i należy im się, bo im się należy. Młodzież jest za, ale ona nie rozumie trochę tego, bo młodzież ma zawsze dobre serce, a nie takie realistyczne, czy tam oni by przyjęli. Niech ci, co tak strasznie mówią, że za, niech przyjmą po jednej osobie do siebie, zobaczą. No jak oni się tam zabijają i w ogóle, to tutaj jeszcze coś zrobią. Stresuje się. Ty coś. No ja też jestem, że nie. No bo dużo się słyszy, że na przykład, że te gwałty w ogóle w Polsce przez nich. No jestem nie. Nie wszyscy uchodźcy, którzy przychodzą z Syrii i tak dalej, to są uchodźcy prawdziwi, tylko bym powiedziała, że idą tutaj w sprawach ekonomicznych, a nie w sprawach takich, że uciekają przed wojną. I to przydałoby się w jakiś sposób sprawdzić, ale wiadomo, że to nie jest najprostsze. Powiem tak, za katolikami jak najbardziej. Za islamistami nie. Moim prywatnym zdaniem, gdy Polacy na przykład w pewnych trudnych momentach naszego kraju potrzebowali pomocy, nie spotkali się z taką aprobatą ze strony innych narodów. Duże koszty też dla państwa to generuje, więc Polska socjalna, a jednak nie jestem za tym. No, niekoniecznie. Nie. No, obojętnie, tak nawet dobrze nie myślę. Chyba nie, bo to są ludzie obcy i w sumie nie wiemy, kto to jest. Bo nie, już. Nie. A dlaczego nie? Bo nie. Bo ja tu jestem gospodarzem. Ja jestem tu w Polsce i ja wiem, co ja chcę. Generalnie myślę, że nie jest to problem Polski, tylko jest to problem Europy. Krajów zdecydowanie bogatszych niż nasz kraj. My mamy własne problemy i nad nimi powinniśmy się przede wszystkim skupić, a przede wszystkim nad nimi powinni się skupić rządzący nami. Mamy problemy dotyczące bardzo dużej ilości osób bez pracy. Osób bez pracy powyżej 50 roku życia. Mamy problemy z niedojadającymi dziećmi. Mamy problemy z tym, że kraj nie jest w stanie zapewnić obywatelom chociażby takiej opieki jak opieka zdrowotna. Niejednokrotnie w różnych wiadomościach, czy to Polsat, czy Jedynka, czy Dwójka, czy TVN, mówi się o tym, że czeka się na ludzi dobrej woli, aby zebrać pieniądze na operację dziecka, które nie jesteśmy jako kraj w stanie wysłać do topowych klinik światowych, ażeby przeprowadzić takową operację i ulżyć temu dziecku, jak chociażby ostatnio dziewczynka dzięki zbiórkom pieniędzy telewizów pojechała z rodzicami na operację do Stanów. Także ja myślę, że skupmy się może bardziej na własnych problemach, bo uchodźcy to tak naprawdę nie jest nasz problem, bo przypuszczam, że 99,9% tych ludzi, którzy tam gdzieś sobie maszerują, to oni nawet nie myślą o tym, żeby tutaj do Polski trafić. Także to jest moje zdanie.